Miałem sen, piękny sen, a w tym śnie idealne wprowadzenie do 36. już odcinka z serii 10 lewchaków, które ułatwią wam życie. Zapraszam, numer 10. coraz więcej osób zasypia ze słuchawkami w uszach. Nic dziwnego. Słuchanie muzyki tuż przed pójściem spać pomaga zasnąć, wydłuża sen, a nawet poprawia pamięć. Gorzej, jeśli próbujemy zasnąć w takich słuchawkach, a nasza ulubiona pozycja to na boku. Tutaj z pomocą przychodzi poduszka podróżna, która jak się okazuje idealna jest nie tylko na szyję, ale i wasze ogromne słuchawki. Numer 9. Zmęczona torba na siedzeniu w autobusie. Czyli jak dać ludziom znać, nie tylko że nie chcecie, aby obok was siadali, ale i że wy jesteście burakami, więc nawet nie warto tego robić. Ale czy można uzyskać ten sam efekt, ale wręcz przeciwnie, byciem mi miłym? Tak, wystarczy zrobić to, co pewien TikToker: otwarcie zapraszać ludzi, aby usiedli obok was, ciepło uśmiechając się i klepiąc czuło w siedzisko. Gwarantuję wam, że nikt nie skorzysta. No może z wyjątkiem jeszcze większego świra niż wy. Numer 8. Rozwiązanie zagadki, dlaczego większość śrubokrętów ma heksagonalną rączkę. A to dlatego, aby w razie potrzeby móc posiłkować się kluczem płaskim lub oczkowym. A wspomnianą potrzebą może być konieczność mocniejszego dokręcenia czegoś lub dokręcenia w trudno dostępnym miejscu. Numer 7. Jeśli próbujecie zaoszczędzić pieniądze na zakupach spożywczych, zamiast patrzeć na wyeksponowaną cenę za opakowanie, lepiej spójrzcie na cenę za kilogram, często zapisywaną małym druczkiem w rogu metki. Robi tak na przykład Carrefour Express. W Biedronce nie zaobserwowałem. W ten sposób dowiecie się, ile wynosi rzeczywista cena produktu i będziecie mogli porównać nie tylko ten sam produkt w różnych sklepach, ale i dany rodzaj produktu, np. ser Gouda od różnych producentów. Numer 6. A jeszcze a propos sera oto idealny sposób na pocięcie, czy jak kto woli, porwanie kwadratowych plasterków sera żółtego, aby jak najlepiej pokrywał podłużną kromkę chleba. Wystarczy podzielić go na trzy trójkąty. O takim triku to nawet japońskim mistrzom origami się nie śniło. Numer 5. Po co wydawać gigantyczne kwoty na wyszukane kostki brukowe czy kamienie pod swoim domem? Wystarczy, tak jak bohaterka tego wideo, przygotować prosty szablon i poczerniały przez lata zwykły beton umyć po prostu pod ciśnieniem. Prawda, że genialne? Numer 4. Zaczynacie pracę w nowym miejscu, a może zmieniacie szkołę? Każdemu z waszych nowych kolegów powiedzcie jakąś losową, acz unikalną rzecz o sobie. Jeśli którakolwiek z nich wróci do was, przynajmniej będziecie wiedzieć, kto jest plotkarzem i do kogo mieć ograniczone zaufanie. Numer 3. Jak chwali się pewna mama, oto jakiem popcorn, kiedy moje czteroletnie dziecko jest w pobliżu? Kiedy pyta, czy może spróbować, daję mu kawałek kalafiora. Hmm, przebiegła matka, to szczęśliwa matka. Numer 2. Potrzebujecie włączonego telewizora, aby zasnąć? Przejdźcie do ustawień obrazu, znajdźcie RGB i wybierzcie kolor czerwony. Dlaczego? Czerwone światło w przeciwieństwie do niebieskiego stymuluje produkcję melatoniny, odpowiedzialnej między innymi za dobry sen. Numer 1. Nie macie formy do babki wielkanocnej? Nie macie też czym się martwić. Weźcie zwykłą okrągłą brytwannę, a następnie umieśćcie po środku niej zwyczajny słoik owinięty w folię aluminiową. I cyk, ciasto z dziurką bez zawalania kuchni dodatkowymi blachami. W sumie nie zawalicie kuchni też korzystając z silikonowych form do ciast, które zawsze możecie spłaszczyć i schować gdziekolwiek. Jakbyście byli zainteresowani, link do nich na Aliexpress w różnych kształtach zamieszczam w opisie. Okej, okay, tym spłaszczonym jak krzywa zachorowań 10 kwietnia akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie ponad 30 odcinków z tej serii. Zapraszam was jeszcze na moje inne kanały Chiński Express z gadżetami oraz Polish Sosecz z animacjami, jak również na stronę kupowałbym.pl, na której znajdziecie najfajniejsze rzeczy w internecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.